Po powrocie z udanej podróży misyjnej na Cypr i do Galacji, Paweł i Barnaba radowali się wspólnie ze zborem w Antiochii. Wielbili Boga za to, że Duch Święty odpowiedział na ich modlitwy w sposób przekraczający ich najśmielsze marzenia i oczekiwania. Założone zostały zbory na Cyprze, w Pamfilii, Pizydii i Galacji. W miastach takich jak Perge, Antiochia Pizydyjska, Ikonium, Derbe i Listra radowali się tym, czego Bóg dokonał. Jednak niedługo potem tu w Antiochii zaistniał kryzys, który mógł zniszczyć Kościół w samym zarodku. Podstawowe pytanie brzmiało następująco. Czy chrześcijaństwo ma pozostać sektą żydowską, czy też ma stanąć o własnych siłach? W obecnych czasach ta kwestia jest błędnie rozumiana. Staramy się odczytywać tę historię z perspektywy współczesnego człowieka Zachodu. Widzicie, Kościół był wciąż bardzo, ale to bardzo żydowski. Wciąż obrzezywano chłopców, wciąż udawano się do świątyni na celebrację różnych świąt. Ludzie płacili podatek świątynny i praktykowali rytualne obmywania. Tak, wierzący byli bardzo, bardzo żydowscy. To nie stanowiło problemu, gdy życie Kościoła koncentrowało się w Jerozolimie. Nawet poza murami świętego miasta, w Judei i w Samarii, nawróceni byli najczęściej Żydami. Żydowscy wierzący przyjmowali Jezusa jako swojego Mesjasza i to stanowiło wypełnienie istoty judaizmu. To czyniło ich w pełni Żydami. Gdy jednak Ewangelia przekroczyła granicę Judei i Samarii, gdy dotarła do Fenicji i na Cypr, a także tu do Antiochii, to coraz więcej Greków, coraz więcej pogan przyłączało się do Kościoła. Przyjmowali Jezusa jako swojego Mesjasza i dołączali do Kościoła w przeważającej części składającego się z Żydów. Kościół tutaj w Antiochii był wolny od uprzedzeń. Wszystkich przyjmowano z otwartym sercem. Cieszono się, że Grecy i inni poganie przyłączali się do Kościoła. Wysłano również Pawła i Barnabę, aby głosili dobrą nowinę o Jezusie w dalekich krajach. Paweł i Barnaba powrócili i radowali się wspólnie ze zborem, a Bóg wciąż przydawał kolejnych wierzących. To był fascynujący okres. Wkrótce jednak niektórzy wyznawcy wywodzący się z Żydów zaczęli się niepokoić. Coraz więcej pogan przyłącza się do Kościoła. Czy to nie osłabia jego żydowskiego charakteru? Czy judaizm zostanie wchłonięty przez rozwijający się ruch chrześcijaństwa w tym mieście? Pewni wierzący przybyli z Jerozolimy do Antiochii i zaczęli siać tutaj zamieszanie. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Jacyś wierzący przybyli do Antiochii z Judei i zaczęli nauczać ludzi, że jeśli nie zostaną obrzezani według zwyczaju nauczanego przez Mojżesza, to nie mogą być zbawieni. Zauważcie, że nie powiedzieli, że byłoby dobrze, gdyby zostali obrzezani, ale że nie mogą być zbawieni, jeśli nie zostali obrzezani. Innymi słowy mówili: jeśli nie zostaniecie Żydami, to nie możecie być zbawieni. Nieważne, jak silna jest wasza wiara w Jezusa, nieważne, jak szczera jest wasza wiara w Jezusa, nie możecie być zbawieni, jeśli najpierw nie zostaniecie Żydami. Apostoł Paweł uznał, że takie podejście jest sprzeczne z Ewangelią. Wraz z Barnabą zdawali sobie sprawę z tego, że może ono doprowadzić do zniszczenia Kościoła. Dlatego powstał poważny spór między nimi a przybyszami z Jerozolimy. W końcu zdecydowano, że ze zboru w Antiochii wysłana zostanie delegacja do Jerozolimy, aby rozstrzygnąć tę kwestię. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Paweł i Barnaba udali się na południe do Jerozolimy. Pokonali wiele kilometrów drogi i wznieśli się także na sporą wysokość, bo teraz jesteśmy na poziomie morza, a Jerozolima leży na wysokości około 760 metrów. Paweł i Barnaba wraz z kilkoma innymi osobami po drodze odwiedzili zbory w Fenicji, w Samarii i w Judei. W końcu dotarli do Jerozolimy, gdzie Kościół zwołał sobór, aby rozwikłać tę kwestię.
Gdy apostołowie znaleźli się wśród braci, złożyli przed Kościołem poruszające świadectwo tego, w jak cudowny sposób Bóg działał wśród pogan. Barnaba już od dawna był przywódcą Kościoła chrześcijańskiego w Jerozolimie i został posłany do Antiochii, aby zorganizować tam jego działalność. Apostołowie przybyli i opowiadali, jak wielkich i cudownych rzeczy Bóg dokonał wśród pogan. Nie tylko w Antiochii, ale także na Cyprze, we Frygii, Galacji i Pizydii. Złożyli wspaniałe świadectwo, którym zbór był do głębi poruszony. Wtedy pewni faryzeusze, którzy uwierzyli w Jezusa, przedstawili swoje zastrzeżenia. Uważali, że wyznawcy wywodzący się z pogan powinni nie tylko przyjąć Jezusa jako Mesjasza, ale muszą również zostać Żydami, to znaczy muszą zostać obrzezani, by w pełni się z nimi utożsamić. To wywołało gorącą dyskusję. Zebrani zmagali się z tą kwestią przez pewien czas. W końcu apostoł Piotr powstał i podzielił się tym, jak Bóg budował jego doświadczenie wśród pogan. Mężowie, bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam, i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. Sytuacja, o której wspomina Piotr, ma decydujące znaczenie. Pokazuje, jak bardzo w tym czasie Żydzi byli uprzedzeni i jak skupiony wokół żydostwa był pierwotny Kościół. Historia, o której wspomina, zapisana jest w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich. Bóg porusza serce rzymskiego setnika, który dowodził kohortą w mieście portowym Cezarea, będącym ośrodkiem administracyjnym rzymskiej prowincji Palestyny. Korneliusz, bo o nim mowa, był człowiekiem pobożnym, bogobojnym, który hojnie łożył na cele dobroczynne. Pewnego popołudnia podczas modlitwy ukazał mu się anioł i polecił mu, by posłał sług do Joppy, do położonego nad morzem domu garbarza, gdzie zatrzymał się Szymon Piotr. Korneliusz natychmiast wysłał dwóch poddanych oraz zaufanego żołnierza, by udali się do Joppy, położonej około 48 km na południe od Cezarei, niedaleko obecnego Tel Awiwu. Mieli odszukać Szymona Piotra, aby wrócił i nauczał Korneliusza, jak mu to objawił Duch Święty. Był jednak problem. Piotra cechowała bigoteria. Żywił głębokie uprzedzenia. Nawet mu przez myśl nie przeszło, żeby wejść do domu poganina lub jeść u jego stołu. Był Żydem. Wierzył w Jezusa, ale był Żydem. Z naszej chrześcijańskiej perspektywy świata Zachodu trudno nam zrozumieć uprzedzenia, jakie żywił apostoł Piotr. Piotra cechowała krańcowa bigoteria i dlatego Bóg musiał przygotować jego serce. Około południa Piotr wszedł na dach domu garbarza, aby się modlić i skorzystać z orzeźwiającej bryzy. Wtedy przyszło na Piotra zachwycenie i Bóg dał mu wizję, w której apostoł zobaczył, jakby wielkie lniane płótno opuszczone za cztery rogi ku ziemi. Zobaczył na nim wszelkiego rodzaju dzikie i nieczyste zwierzęta. Były tam pewnie psy i koty i świnie, węże, różne zwierzęta. Czytajmy 10 rozdział Dziejów Apostolskich od wiersza 13. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znów po raz wtóry do niego: co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Dla Piotra to był szok. Najgorszy koszmar, ale ponieważ chciał być posłuszny Panu, natychmiast wstał i udał się do najbliższego grilla, aby zamówić porcję żeberek, prawda? Oczywiście, że nie. Czytajmy dalej.
Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy i odezwawszy się, dowiadywali się, czy Szymon, zwany Piotrem, przebywa tam w gościnie. Pismo Święte sprawozdaje, że gdy Piotr zastanawiał się nad znaczeniem tej wizji, ktoś zapukał do drzwi. Okazało się, że przed domem stoją posłańcy od Korneliusza i pytają, czy przebywa tu Szymon Piotr. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu duch: oto szukają cię trzej mężowie, wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Wtedy Piotr zszedł do mężów i rzekł: jestem tym, którego szukacie, co za przyczyna sprowadziła was tutaj? I oni rzekli: setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła świętego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościny. Cóż za niesamowita historia. Bóg widzi rzymskiego oficera wysokiej rangi, który odczuwa duchowy głód głębszego poznania Pana. Jednak chrześcijanie są tak uprzedzeni, że nie podzielą się Ewangelią z poganami. Nie rozumieją, że dobra nowina o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa przeznaczona jest dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich tożsamości etnicznej, niezależnie od ich rasy. Jak Bóg może dotrzeć do Piotra, do jednego ze swoich głównych posłańców? Jak może go przekonać, że ten poganin potrzebuje duchowego pokarmu, skoro Piotr uważa tego człowieka za nieczystego psa? Bóg dociera do Piotra, dając mu widzenie, w którym nakazuje apostołowi, aby jako Żyd wstał i zebrał się za spożywanie tych nieczystych zwierząt. Czytajmy o tym od 23 wiersza 10 rozdziału Dziejów Apostolskich. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci w Joppie towarzyszyli mu. Następnego dnia przybył do Cezarei. Korneliusz zaś, zwoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół, oczekiwał ich. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc: wstań, i ja jestem tylko człowiekiem. Zatem Piotr wyruszył z tymi ludźmi w odpowiedzi na widzenie dane mu przez Boga. Dotarłszy do Cezarei, wszedł do domu poganina Korneliusza. Wcześniej coś takiego było nie do pomyślenia dla tak dobrego Żyda, jakim był Piotr. Czytajmy dalej od wiersza 27. I rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zgromadzonych i rzekł do nich: wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Piotr przypomina zgromadzonym, że Żyd nie może przebywać z poganami. Powstaje zatem pytanie, dlaczego Piotr wszedł do tego domu? Kluczowe słowa znajdujemy w drugiej części 28 wiersza. Lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Dlatego też wezwany przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, dlaczego wezwaliście mnie? Piotr zastanawiał się nad znaczeniem wizji. Wiedział, że Bóg nie chce, aby od tej pory jadł szczury, węże, wielbłądy, koty, psy i świnie. Nie, Bóg objawił mu, aby nie nazywał żadnego człowieka skalanym lub nieczystym. Widzicie, przed otrzymaniem tego widzenia Piotr uważał pogan za skalanych, za nieczystych. Dlatego też Bóg dał Piotrowi taką wizję, aby ten mógł wejść do domu Korneliusza, poganina, i podzielić się z nim dobrą nowiną o Jezusie. Czyż to nie zdumiewające, w jaki sposób Bóg mógł działać przez kogoś takiego jak Piotr? Mimo jego uprzedzeń, mimo jego bigoterii. Tak, Pan przyjmuje nas niezależnie od naszego pochodzenia, mimo naszego ograniczonego punktu widzenia. Na przekór wszystkiemu zmienia nasze spojrzenie. Piotr miał teraz nowy pogląd i dlatego zapytał Korneliusza, po co go wezwał. Gospodarz opowiedział mu, jak w widzeniu ujrzał Bożego Anioła.
Piotr, zafascynowany tym, wyjaśnia mu Ewangelię. Czytajmy od wiersza 34. Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. To był ważny etap w życiu Piotra i Kościoła. Aby podkreślić fakt, że Jezus przyjął pogan, Duch Święty stąpił na wierzących, wywodzących się z pogan, tak, że mówili językami, podobnie jak apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy. Tak, Piotr był wstrząśnięty, ale poszedł za głosem Ducha Świętego. Powiedział: czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. To było ekscytujące, to było wspaniałe. Piotr i apostołowie byli tym do głębi poruszeni. Wszyscy byli bardzo poruszeni aż do czasu, gdy Piotr wrócił do Jerozolimy. Kiedy zaś Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi, mówiąc: poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi? Dacie temu wiarę? Żydzi, którzy wcześniej przyjęli Jezusa jako Mesjasza, teraz krytykowali Piotra za to, że udał się do domu poganina i jadł z nim. Zamiast radować się z tego, że ten, który zaginął, odnalazł się, krytykują Piotra za podzielenie się Ewangelią z poganinem i w końcu za udzielenie mu chrztu w imię Jezusa. Tak, ludzie, którzy przyjęli Jezusa za swojego Mesjasza, wciąż byli zdominowani przez swoje własne poglądy. To powinno skłaniać nas do daleko idącej ostrożności w odróżnianiu naszych własnych opinii od tego, co naprawdę mówi Pan. Apostoł Piotr przed zgromadzonymi sprawozdaje tamte wydarzenia w 11 rozdziale Dziejów Apostolskich, począwszy od 7 wiersza. Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. I odrzekłem: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nic skalanego lub nieczystego nie weszło do ust moich. Wtedy po raz wtóry odpowiedział głos z nieba: co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. I stało się to po trzykroć, po czym wszystko znowu zostało wciągnięte do nieba. I oto w tej chwili przed domem, w którym byłem, stanęli trzej mężowie wysłani z Cezarei do mnie i powiedział mi duch, abym z nimi poszedł bez wahania. Poszło też ze mną i tych sześciu braci i tak przyszliśmy do domu owego męża. Opowiedział nam on, jak ujrzał anioła, który się pojawił w domu jego i rzekł: poślij do Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem, a on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony ty i cały dom twój. A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Dla Kościoła był to ogromny krok naprzód. Bóg otwierał drzwi zbawienia dla pogan. Kim był Piotr? Kim byli wierzący w Jerozolimie, aby sprzeciwiać się Bożemu dziełu i Bożemu planowi? Ówcześni wierzący stopniowo uświadamiali sobie, że Ewangelia nie była tylko dla Żydów. Stopniowo pojmowali, że słowa Jezusa, albowiem tak Bóg umiłował świat, oznaczały nie tylko świat żydowski, że Ewangelia była dla wszystkich ludzi, w każdym miejscu i w każdym czasie. Tak, podzielone zgromadzenie w Jerozolimie zaczęło pojmować, że aby stać się chrześcijaninem, nie musiałeś najpierw stać się Żydem. W wierszu 12 czytamy: i umilkło całe zgromadzenie i słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między poganami. Biorąc pod uwagę doświadczenie Szymona Piotra, starsi z uwagą słuchali Barnaby i Pawła, gdy opisywali, jak Bóg wykorzystał ich posługę, by dotrzeć do pogan. Następnie odezwał się Jakub, brat Jezusa. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat. Być może to, czego Jakub nie powiedział, było bardziej istotne od tego, co powiedział. Czy pamiętacie, dlaczego zwołano sobór? Pamiętacie, dlaczego w Antiochii powstał spór i dlaczego tamtejszy zbór wysłał Pawła i Barnabę do Jerozolimy? Czytaliśmy o tym sporze w pierwszym wierszu 15 rozdziału Dziejów Apostolskich. Jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni.
Jakub stwierdził, że poganie nie muszą być obrzezani, by dostąpić zbawienia. Nie musieli zostać Żydami, by uwierzyć w Jezusa i przyjąć chrzest. Z teologicznego punktu widzenia to jest bardzo istotne. Takie postawienie sprawy oznaczało, że Kościół wychodził poza ramy żydowskiej tożsamości etnicznej. Widzicie, Kościół pojawił się jako sekta żydowska, ale teraz wychodził poza ramy judaizmu, aby stanąć o własnych siłach. Wierzący wywodzący się z żydostwa w zasadzie to rozumieli. Piotr do tej pory nie rozumiał, jak daleko idące były to konsekwencje. Tak, to był niezwykle ważny moment w historii Kościoła. Przyjrzeliśmy się temu, co nie zostało powiedziane. Teraz zobaczymy, co zostało powiedziane. Wyznawcy wywodzący się z pogan mieli przestrzegać czterech zasad. Po pierwsze, mieli wstrzymywać się od rzeczy splugawionych przez bałwany. Po drugie, mieli wstrzymywać się od nierządu. Po trzecie, mieli wstrzymywać się od mięsa dławionych zwierząt. Po czwarte, mieli wstrzymywać się od krwi. Po pierwsze, Sobór w Jerozolimie ustalił, że wyznawcy pochodzący z pogan mają wstrzymywać się od rzeczy splugawionych przez bałwany. To był problem nękający Kościół także w następnych latach. Apostoł Paweł zajmie się nim w swoim liście do zboru w Rzymie oraz w swoim pierwszym liście do zboru w Koryncie. Istota sprawy była następująca. W pogańskich świątyniach składano w ofierze mięso pogańskim bóstwom. Później wracało ono na targ i czasami sprzedawano je ze zniżką. W tym kontekście powstawało pytanie, czy spożywając mięso ofiarowane pogańskiemu bóstwu, jednocześnie oddawałeś cześć temu bóstwu? Gdy Daniel został uprowadzony do Babilonu, to wraz ze swymi trzema przyjaciółmi zdecydowali się na dietę wegetariańską, aby nie spożywać mięsa zwierząt ofiarowanych bóstwom babilońskim. Wielu wierzących w czasach Pawła wybierało dietę wegetariańską, aby uniknąć spożywania mięsa zwierząt składanych w ofierze bóstwom. Druga zasada przyjęta przez Sobór w Jerozolimie stanowiła, że wyznawcy pochodzący z pogan mieli wstrzymywać się od cudzołóstwa czy też niemoralności. W świecie rzymskim nie istniał wyraz moralność, tak jak my teraz rozumiemy to pojęcie. Często pogańskie rytuały świątynne wiązały się z niemoralnością. Pamiętamy o słynnym kulcie Afrodyty w miastach takich jak Korynt. Niemoralne zachowania były częścią ich praktyk religijnych. Tak, prostytucja w świecie rzymskim była powszechna. Panoszyła się niemoralność, dlatego zbór w Jerozolimie zobowiązywał wyznawców pochodzących z pogan, aby prowadzili moralne życie, aby intymność wiązała się tylko z małżeństwem. Trzecia ustalona wtedy zasada dotyczyła wstrzymywania się od mięsa dławionych zwierząt. Często przed ubojem zwierzęta bito, aby pobudzić wydzielanie hormonów. Zatem bito je, a następnie duszono, aby nie dopuścić do utraty krwi. Krew była w czasach rzymskich wielkim przysmakiem. Należało się jej wystrzegać. Nie można było również znęcać się nad zwierzętami. Poganie przyjmujący chrześcijaństwo mieli powstrzymywać się od spożywania mięsa dławionych zwierząt. Czwarta zasada była podobna. Wierzący mieli wstrzymywać się od spożywania krwi. To była jedna z fundamentalnych nauk Starego Testamentu. Całe zgromadzenie zatwierdziło te ustalenia i zawarło je w liście. Społeczność w Jerozolimie posłała do Antiochii Pawła i Barnabę wraz z kilkoma innymi braćmi darzonymi zaufaniem i szacunkiem. Mieli przedstawić nam decyzje podjęte podczas tego zgromadzenia. Jedną z osób towarzyszących Pawłowi i Barnabie był Sylas, który później wyruszył z Pawłem w jego drugą podróż misyjną. Czytajmy Dzieje Apostolskie, rozdział 15. Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochii wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie mężów, Judę zwanego Barsabaszem i Sylasa zajmującego wśród braci przodujące stanowisko, dając im do ręki następujące pismo. Bywajcie zdrowi. A gdy wysłańcy przyszli do Antiochii, zgromadzili zbór i oddali list. A gdy go przeczytali, uradowali się jego zachęcającą treścią. Tak, to był
było sedno Ewangelii. Paweł walczył o Ewangelię. Nie chciał, aby Kościół został zdegradowany do poziomu judaistycznej sekty. Był świadomy tego, że Kościół miał wyjść poza granice judaizmu i odważnie kroczyć naprzód. Bronił Ewangelii Jezusa Chrystusa, abyśmy dzisiaj mogli być częścią Kościoła. Wielbimy Boga za to i dziękujemy Mu za człowieka takiego jak Paweł, który nie porzucił wizji Kościoła wyłaniającego się z cienia judaizmu. Módlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci, że dałeś Pawłowi wyraźną wizję Kościoła opartego na zasadach Ewangelii. Nawet w obliczu obiekcji, które wcześniej mieli Piotr i Barnaba. Dziękujemy Ci, że prowadziłeś Pawła podczas jego podróży. Daj, aby nasza wiara wzrastała i była tak niewzruszona w Tobie, jak wiara apostoła Pawła. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Paweł i Barnaba wracają do zboru w Antiochii. Z antiochijską społecznością wierzących dzielą się dobrą nowiną zawartą w zasadach przyjętych przez zgromadzenie w Jerozolimie. Postanowili, że nastał czas, aby ponownie odwiedzić założone wcześniej zbory na Cyprze, w Pizydii, Galacji i Pamfilii. Wkrótce między dwoma apostołami powstało nieporozumienie. Barnaba postanowił zabrać ze sobą swojego siostrzeńca, Jana Marka, i udać się z wizytą do zborów na Cyprze. Paweł zaprosił do współpracy Sylasa, jednego z posłańców ze zboru w Jerozolimie. Udali się w podróż przez Tars i Wrota Cylicyjskie, a dotarłszy do Galacji, dzielili się poselstwem Ewangelii. Bądźcie z nami podczas kolejnego odcinka, gdy Paweł wraca do krainy galackiej, by zwiastować dobrą nowinę. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar, dźwięk Mateusz Pawłowicz, montaż Daniel Morozowski. Kierownictwo produkcji Jan Kot, czytał Dariusz Górski. W programie wykorzystano fragmenty Pisma Świętego w przekładzie Biblii Warszawskiej.